emocje oczywiście są bardzo duże. Ja już jestem trochę obyty w przemawianiu i w występowaniu, natomiast za każdym razem to są dość duże emocje. Tyle znakomitych gości, tyle pięknych pań, a ja będę musiał tu się za chwilę pokazać, bo wydaje się, że pozostałe rzeczy są bez zarzutu, tylko moja wypowiedź może być. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Te 20 lat upłynęło nie wiadomo kiedy. No i super, że tyle osób przyszło. Jeszcze czekamy zresztą na resztę, ale jest cudownie. No podziw po pierwsze, że taką markę doktor rozwinął i tyle to się utrzymało. Także to jest naprawdę duży szacunek. No ja się bardzo cieszę, że możemy się tutaj spotkać. Czekałam na to, żeby zobaczyć, jak będzie to przygotowane. Domyślałam się, że będzie bardzo okazale i rzeczywiście no pewnie nas jeszcze czeka dużo, dużo zaskoczeń i fajnych chwil na ten wieczór. Także ja się bardzo cieszę. Głównym moim uczuciem aktualnie to jest duma. Duma, jestem bardzo dumny z tego powodu, że uczestniczę w takim pięknej uroczystości 20-lecie mojego szefa, mojego mentora i nauczyciela, także jestem dumny. Ja w ogóle nie myślałem, że tak to będzie kiedykolwiek wyglądało. Natomiast to, że trafiali do mnie dobrzy ludzie, dobrze mi życzący, pracujący z poświęceniem, to wszystko tym zaskutkowało. Witam serdecznie wszystkich gości na jubileuszu 20-lecia marki Doktor Szczyp. Poproszę o gorące brawa. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie z okazji naszej imprezy 20 lat firmy Doktor Szczyp. Dziękujemy Wam za nią i naprawdę tą pracę bardzo doceniamy. Dziękuję pięknie. Oboje umieją dostrzec w ludziach potencjał i go wykorzystać. Także dziękuję bardzo, że w końcu widzimy. Marek, Beato, gratuluję. To naprawdę olbrzymi sukces. Szanowna Pani Beato, Panie Doktorze, stworzyliście Państwo miejsce unikatowe. Unikatowe nie tylko pod kątem jakości świadczonych usług, ale również pod kątem warunków pracy, a także atmosfery. Słuchajcie, jestem bardzo wzruszony. Bardzo jestem bliski łez. Nie wiedziałem, że ja taki jestem. Wiecie? Mnie się wydawało, że taki trochę cholera to jestem jednak. Ale jak się okazuje, nie. Dziękuję Wam wszystkim za miłe słowa, za piękne życzenia. I ja Wam życzę. Czujcie się z nami dobrze. Pracujcie tak, jak chcecie. A ja zrobię wszystko, żeby to się Wam udało. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Jak się podobał koncert i jakie odczucia po? Koncert? Jakiś koncert był? Andrusa? Zajebisty. Nie, no boski, ja w ogóle jestem zakochana w Andrusie. Nie będę mu tego mówić wprost, ale też bardzo lubię jego koncerty, są naprawdę piękne. No cudownie, z poczuciem humoru. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Zawsze byłem olbrzymim fanem Artura Andrusa, uważam, że jest rewelacyjnym artystą i to, co mówi, to, co śpiewa, te odczucia, które towarzyszą, coś niesamowitego. Zresztą wszystkie osoby, które siedziały obok, nie płakały. Coś niesamowitego, naprawdę. Rewelacja.